Po przerzuceniu przez drążek sznura podzielił się on na dwie części o długościach x oraz d minus x. Każda z tych części podlega działaniu swojego ciężaru. Ta ciężaru qx, a ta ciężaru q ze wskaźnikiem d minus x. Ponadto obie części działają na siebie siłami naprężenia wewnętrznego. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, siły naprężenia mają te same wartości, ale przeciwnie są zwrócone. Piszemy dynamiczne równania ruchu masy pierwszej. Prawa strona to wypadkowa siła, czyli qx minus n, i drugiej masy, prawa strona też wypadkowa siła, to n minus q ze wskaźnikiem d minus x. Te dwa równania mamy rozwiązać. Zwróć uwagę na lewą stronę tych dwóch równań. Jeśli dodamy je, to z lewej strony mx plus mdx to jest nic innego, tylko masa całego sznura m. Z lewej strony mamy więc m razy a, z prawej naprężenia znikają, pozostaje różnica ciężarów. G wyciągnąłem poza nawias. Wyznaczamy poszukiwane przyspieszenie i zauważmy, co mamy w nawiasie. Stosunki mas części sznura do masy całego sznura. Jeśli sznur był jednorodny, a wszystko wskazuje na to, że był, to stosunek masy części sznura do masy całego sznura jest równy stosunkowi długości tej części do długości sznura, czyli a równa się x do d minus d minus x dzielone przez d. Sprowadzam na jedną kreskę ułamkową i zauważmy, co ja mam w liczniku: x minus d minus minus, czyli plus x, a więc mam 2x minus d. G wyciągnąłem dalej poza nawias. Na zakończenie przedstawiam przyspieszenie w takiej postaci, w której wyraźnie widać, jak przyspieszenie zależy od dłuższej części zwisającej sznura. Względem nieinercjalnego układu odniesienia wszystkie siły, które przeanalizowaliśmy, występują, ale oprócz nich występują jeszcze siły bezwładności. Takie, że wypadkowa siła działająca na każdą z części sznura jest równa 0. Każda z tych części względem sznura, czyli względem nieinercjalnego układu odniesienia, spoczywa. Piszemy warunki równowagi sił działających na te części sznura. Na pierwszą: qx równa się n plus mx razy przyspieszenie bezwładności, ale przyspieszenie bezwładności jest co do wartości równe przyspieszeniu układu, czyli mamy mx razy a. I warunek równowagi sił działających na drugą część sznura: n równa się q ze wskaźnikiem d minus x plus masa, czyli m ze wskaźnikiem d minus x razy przyspieszenie bezwładności, które jest równe co do wartości przyspieszeniu sznura, przyspieszeniu układu nieinercjalnego. A dalej postępujemy tak, jak postąpiliśmy w układzie inercjalnym.